Po dość dogłębnym zapoznaniu się z sarajewskimi tajemnicami, kierujemy się dalej na południe. Przed nami 80 km krętych dróg, celem jest kemping nad rzeką Drina. Rzeka ta znana z pięknych krajobrazów i wyzwań dla miłośników raftingu, niestety znana też jest z tego, że jest zimna jak nos Eskimosa. Gdzie nie jest okej? Okay. Jest! Oj, oj, oj. Cieplutka! Zimna, zimna. Cieplutka! Suszymy pranie na kempingu na rzece Drina. A tu mój lokalny mechanik rozkłada nasze wehikuły tajemnic. I jedziemy co robić? Jeść. Tak. Jedzenie. Kebab. Zostawiwszy rodzinę na kempingu, jedziemy szukać przygód. Celem są piaskowe piramidy. A dojechawszy na te monumentalne piaskowe piramidy, muszę powiedzieć, że szału nie ma. Szału nie ma. Coś pomiędzy starą żwirownią, a takimi kopcami kredy. Za mną już 20 km, baterię jeszcze mam, dlatego jadę dalej, a w zasadzie to wracam. Świetną sprawą są po drodze takie źródełka z pitną wodą. Akurat tu ja doskonale znam głośniacki, dlatego mogę przeczytać. Ta fontanna jest wspomnieniem mojego dzieciństwa, mojej matki, Latifach i sąsiadów. Niech łyk tych zdrowych pokrzepią i wzmocnią twoją duszę. Dojechawszy na nasz autokamp, muszę powiedzieć, że Bośnia w interiorze, nikt jej oprzeć się nie może. Są to lata 90. polskie i to jest majstersztyk, majstersztyk. Trzeba tu wracać, póki to się wszystko zmieni. Te dwie albo trzy noce przeleciały szybko, niczym nurt Driny przez moje zmarznięte palce. Nie jest łatwo cały ten bałagan wcisnąć z powrotem. No cóż, ale mamy takie rodzinne powiedzenie. Ja planuję, Karol pakuje. To lecimy dalej. Tym razem na południowy zachód, w stronę Adriatyku. Celem jest uroczy kemping Heaven in Nature. No to sprawdzimy, na ile nazwa oddaje charakter tego miejsca. Sprawdziliśmy to dogłębnie. Nazwa kempingu nie jest przypadkowa. Ale skoro znajdujemy się nieopodal miejscowości Stolak, przez które ponoć rzeka Bregawa płynąc tworzy szereg przepięknych wodospadów i kaskad, pojechaliśmy to sprawdzić. No, tak się trafiło, że oprócz tego, że jestem mega mądrym, przystojnym i skromnym facetem, to jestem też zajebistym fotografem. No cóż zrobić, z faktami się nie dyskutuje. Wyłania się meduza po sekcji zdjęciowej. Nagrywam wideo. Myślisz, że już wstanę? Nie, myślę, że jeszcze nie. Stolak. Jedno z najstarszych miast Bośni. Żyje tu raptem 4000 mieszkańców. Nieopodal znajduje się jaskinia Badań z osadnictwem sprzed 16 tysięcy lat. Mamy tu średniowieczny cmentarz UNESCO, stary zamek, fortece, wodospady, młyny, meczety, kościoły, muzułmanów i chrześcijan, którzy podczas wojny te meczety zburzyli, a następnie znów je razem odbudowali. Sam noblista Ivo Andrić pisał o tym mieście. Jeśli Bóg gdziekolwiek stworzył świat, to stworzył go w Stolaku. Ciekawe. A my jedziemy? A, na zmorze. I zmiana planów. Nocleg na kempingu mamy od jutra, a jedziemy zobaczyć największą jaskinię w Bośni i Hercegowinie, która nazywa się... Wietrynica. Tak. Przy wejściu do jaskini występuje silny zimny wiatr. Odczucie jest jakby stało się przy gigantycznej klimatyzacji. Stąd też nazwa – Wieczna Jaskinia. Długość odkrytych korytarzy to ponad 6 km. Jest ona domem dla ponad 200 gatunków jaskiniowej fauny, w tym kilku,
które są endemiczne i nie występują nigdzie indziej na świecie. Jednym z najbardziej znanych mieszkańców jest moim zdaniem paskudny Proteus anguinus, ślepy bezbarwny płaz, który przystosował się do życia w całkowitej ciemności. W zimie wiatr zmienia kierunek i zasysa powietrze jak odkurzacz, wydając przy tym niepokojące dźwięki. Olku, jak wrażenia po jaskini? Słabe. Olku, Olku. A my dojechaliśmy na miejscóweczkę, na której planujemy spędzić noc. Jest to nowo wybudowany taras z widokiem na malowniczą dolinę Popowopolje. Z drona wypatrzyłem pod nami ślad jakby drogi. Okazało się, że przebiega tu trasa rowerowa Ciro, śladem dawnej wąskotorowej kolejki, która łączyła niegdyś Dubrownik z Mostarem i dalej w głąb kraju. Trasa prowadzi przez zabytkowe mosty, tunele i stacje kolejowe. Jest bardzo widokowa. Jak starczy życia, koniecznie musimy tu wrócić z rowerami. Bośnia to takie pomieszanie z poplątaniem. Z jednej strony czuje się, że jest się w latach 90., a tu nagle przenosi się w czasie i cyk, za rogiem świetnie przygotowana infrastruktura turystyczna. Ale znów poza szlak nie ma co schodzić, bo stoi tabliczka "Uwaga miny". To niestety spuścizna po wojnie, która nadal daje się we znaki i blokuje rozwój kraju. A pełne rozminowanie to długotrwały i niestety kosztowny proces. Dzień dobry. Na koniec naszej wyprawy zatęskniliśmy za ciepłym Adriatykiem. Nie udało się dojechać do Jadranu. Po raz kolejny. Założenie było takie. Możliwie jak najdalej od tłumu turystów. Wybór upadł na lowisztę na półwyspie Peliesacz. No i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. W każdym razie dalej na Peliesaczu dojechać się nie dało, gdyż lowisztę leży na samym końcu półwyspu. Rozgościliśmy się na małym kameralnym kempingu Lupis. Ale po 3 tygodniach w Bośni czuliśmy się nieswojo. Jak dla mnie za dużo ludzi, za czysto, za sztucznie. Taki drogi skansen. Ostatniej nocy w Bośni staliśmy 13 km od granicy z Chorwacją. Niby tak blisko, a jednak widać przepaść między krajami. Bośnia i Chorwacja łączą głębokie więzi wynikające z ich wspólnej przeszłości w Jugosławii. Lecz złożoność etniczna Bośni z 3 głównymi grupami etnicznymi, bo mamy tu zarówno Bośniaków, czyli muzułmanów, Serbów, prawosławni i Chorwatów, katolicy, często prowadzi do politycznych impasów, co z pewnością spowalnia rozwój kraju. W Chorwacji dominacja jednej grupy etnicznej przyspiesza reformy i rozwój. W końcu Chorwacja jest członkiem Unii i NATO. Mieszkańcy Bośni dostrzegają, że życie po drugiej stronie granicy wydaje się być po prostu łatwiejsze. Do Bośni jeszcze za chwilę wrócimy, a tymczasem... Pakujemy się na dziką plażę. Okej, to dawaj, prowadź. Fernando Alonso pojechał. Gonimy go. Nie, jeszcze jedzie. Luis, uważaj na swój helmet. Gdzie jedną ręką? Trasa zamieniła się w rajd Paryż-Dakar. A wracając jeszcze do moich bośniackich przemyśleń, myślę, że Bośnia ze swoim unikatowym urokiem zachęci turystów szukających czegoś nowego poza chorwacką linią brzegową, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jej rozwój i dobrobyt mieszkańców. Czy Bośnia na tym straci swojego uroku? Z pewnością tak, dlatego zanim stanie się skansenem, należy odkryć i celebrować jej bogatą mozaikę kulturową, która wciąż pulsuje życiem i autentycznością, czyniąc ją, myślę, jednym z najbardziej fascynujących miejsc w Europie. A my szczęśliwi, że udało nam się znaleźć, wydawałoby się, jedną z ostatnich dzikich plaż, celebrujemy chwilę. No ale cóż, czas kończyć naszą bałkańską przygodę. Nasiąknięci wspomnieniami, wracamy do domu, gotowi planować nowe podróże do miejsc jeszcze przez nas nieodkrytych, które wciąż czekają, by je poznać. Pa, pa, pa. Pojechali!